Płuckie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 583 z drogą powiatową w Dobrzelinie powstało rondo. Ruch w tym miejscu wreszcie jest płynny, a piesi, zwłaszcza dzieci zmierzające do pobliskiej podstawówki, mogą czuć się bezpiecznie. Zakończyła się, i to przed terminem, kolejna inwestycja drogowa samorządu województwa. Wydatek tych 11, prawie 12 milionów złotych, które zostało tutaj zainwestowanych, myślę, że odpowiada potrzebom mieszkańców i daje szansę na to, że ruch będzie bezpieczny, że będzie sprawny. Tak to jest oceniane, tak jak rozmawiałem w tej chwili z mieszkańcami, przez nich samych. Nazywają to nawet inwestycją stulecia. Do każdej posesji jest zrobiony wjazd i jest piękny chodnik położony. Myślę, że wszyscy są zadowoleni. Chyba nie było jeszcze takiego momentu, żeby inwestycje drogowe na terenie gminy Rzeklin naprawdę były toczone z takim rozmachem. Nową inwestycję drogową w powiecie kutnowskim razem z marszałkiem i wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Zbigniewem Linkowskim oglądali lokalni samorządowcy. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w przychodni chorób płuc i alergii układu oddechowego w Zgierzu trwa kapitalny remont. Prace podzielone są na dwa etapy. Przeprowadzono już termomodernizację i wyremontowano dach. Zakupiony został również nowoczesny aparat do pracowni RTG. Teraz czas na remont gabinetów i montaż zewnętrznej windy. Prace potrwają do grudnia. Nam zależy bardzo, aby stworzyć godne warunki do leczenia w sytuacjach trudnych, w sytuacjach chorobowych i dzieci, i dorosłych. Ta nieruchomość stała się własnością województwa łódzkiego. Teraz mogliśmy zainwestować zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Przychodnia przyjmuje kilkanaście tysięcy pacjentów rocznie, z czego około 8,5 tysiąca to zgierzanie. Urząd Marszałkowski przekazał na modernizację przychodni 8 milionów złotych. Nasz cykl Porozmawiajmy w Łódzkiem, edycja 2024, nabiera rozpędu. Kolejnym przystankiem był powiat kutnowski. Marszałek Grzegorz Schreiber spotkał się z mieszkańcami, by porozmawiać o pomysłach na rozwój naszego województwa. Spotkania były połączone z warsztatami. 33 miliony złotych na wsparcie najbardziej potrzebujących mieszkańców Łódzkiego, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. To pieniądze na przykład na tworzenie domów pomocy społecznej, mieszkań treningowych dla młodzieży oraz specjalistyczne terapie i wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi właśnie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie z funduszy europejskich kolejnych projektów. Dobrą wiadomość przekazał Robert Baryła, członek zarządu województwa łódzkiego, który zachęcał wszystkie instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, chorych i starszych do sięgnięcia po wsparcie.